Cmentarze wojenne w Tarnowie. Pierwsza wojna światowa nie ominęła małopolski, przez Austriaków nazywanej Galicją. Po dziś dzień stoją potężne twierdze Krakowa i Przemyśla, a wzniesienia Karpat znaczą ślady okopów, dróg wojennych i umocnień polowych świadectwa frontowych zmagań. Najwymowniejszym znakiem pamięci są jednak wojenne cmentarze. Tylko w zachodniej części Galicji utworzono ich 400. Pojednani przez śmierć, spoczęli na nich Rosjanie, Austriacy i Niemcy, Czesi i Słowacy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci i Bośniacy, Włosi z Trydentu i oczywiście Polacy z każdej zaborczej armii. W samym Tarnowie istnieje kilka takich miejsc pochówku. Na cmentarzu numer 199 w Zbylitowskiej Górze. Tuż przy drodze Kraków-Tarnów pochowano wyłącznie żołnierzy Cara Wszechrusi. Cmentarz numer 200 mieści się w dzielnicy Tarnowa-Hyszów. Do 1918 grzebano tu ofiary wojny, a w latach późniejszych obiekt służył jako cmentarz garnizonowy. Na cmentarzu żydowskim znajduje się kwatera o numerze 201, gdzie pochowano 45 żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej. I dziewięciu żołnierzy Armii Rosyjskiej Wyznania Mojżeszowego. Obecnie trwają prace nad odtworzeniem cmentarza numer 202, znajdującego się pomiędzy ulicami Starodąbrowską i Matki Boskiej Fatimskiej, w pobliżu skrzyżowania tej ulicy z ulicami Krzyską i Szpitalną. Spoczęło tu niemal półtora tysiąca żołnierzy wszystkich trzech armii. W dzielnicy Krzyż na terenie cmentarza parafialnego. Znajduje się relikt obiektu numer 203. Jest to pomnik w formie dwuramiennego betonowego krzyża na kamiennym postumencie, stojący pomiędzy cywilnymi nagrobkami. Tu w roku 1931 pomiędzy poległymi towarzyszami broni spoczął generał Mykoła Junakiw, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Rezydującego na wychodźstwie w Tarnowie.